W dzisiejszym odcinku będziemy sobie oceniać bazy widzów. Punktacja będzie w skali od 1 do 5. Za każdy punkt będzie inny item. Za jeden punkt będzie po prostu stack drewna, za dwa punkty dwa bloki diaksów, za trzy punkty trójząb, za cztery punkty dwa bloki nederytu i za pięć punktów elytra. Czym dzisiaj nagrodzimy widzów? Sam jestem ciekawy. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. 10 tysięcy łapek tych streama dzisiaj do 20 to maraton Minecraft Extreme. Więc zostawcie łapkę w górę. Dobra, jestem w pierwszej bazie, w bazie jakichś koksów chyba, bo są tutaj czterej nederytowi i jeden, co się rozebrał chyba, żeby... Co jest w ogóle z tym skinem? Co to jest? Czy to jest spleśniały pomidor z jednej strony? Nie wiem, nie mam pojęcia. Oceń skina najpierw. Proszę. Ciebie? Zgniły burak chyba. Tak, oprowadźcie mnie. Dobra. Nie wiem, czy to on mnie chce oprowadzać. On mnie chyba chce oprowadzać. Ten gość, co ma najdziwniejszego skina. Nie wiem, czy powinienem mu ufać. Dobra, na razie zobaczmy. Ojoj, ale tu jest głośno, sobie muszę ściszyć. Ekspiarka pająków. Okej, no wiadomo, oni są w końcu koksami nederowymi. Więc nie dziwne, że mają ekspiarkę. 5 spawnerów. 5 spawnerów? Jak to 5 spawnerów? Ja tu muszę aż zobaczyć. Teraz tu jest jeden spawner. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. I okej, widzę na razie. Widzę 3. Widzę 3 spawnery. Wracaj do Knys. Dobra, i myślisz, że ja poleciałem. Dobra, no to idziemy dalej. Co jest dalej ciekawego w tej bazie? Bo szczerze mówiąc, ona nie wygląda jakoś specjalnie ładnie w ogóle. Dobra, gdzie jest mój. O, tu jest. Dobra, tu jest pan kierownik. I tutaj mają villagerów. W bardzo brzydkich warunkach ich przechowują. Także. No to jest na pewno ocena w dół, bo widzę, że oni robią tak troszkę na odwal się to wszystko. Niby jest podłoga i ściana, ale nawet sufit jest z tego samego co ściany. Tu skrzynki, potrzebne rzeczy. Okej, czyli taki pokój główny, bo rozumiem, że wy nie macie pewnie swoich pokoi, więc po prostu macie jeden pokój, który jest magazynem. Tutaj okej, alchemia, którą dałoby się zrobić naprawdę o wiele ładniej. Tu potki robimy. Okej, a tutaj mają farmę za to. No, farmy duże, ale też nie jest specjalnie ładne. I tu jest w sumie nie wiadomo co, a tu meloniarka będzie. Aha, po co aż tyle melonów? Będzie beacon, emeraldy. Emeraldy? Sprzedajmy u villagera na emeraldy. Aha, okej. Okay. To już cała baza? Ta baza ma 2 dni. Okej, okay, bo ja wystawiam oceny i daję itemy. Waszą bazę oceniam 2 na 5, bo na odwal się jest zrobiona. Jest praktyczna, ale nie ma dekoracji żadnych. Dlatego za 2 punkty, 2 bloki diaksów. Dobra, proszę bardzo, 2 bloki diaksów. Nie wiem, kto to zebrał. O, zebrał ten tutaj, melonowy. Nie chcemy diaks. I pytam się o zdanie nawet. A podpiszesz te diaksy? Co jest? Co jajo smoka? To jest mem, chłopaki. Jajo, wy jesteście jajo. O, jak ich zamknąłem. Dobra, lecimy do kolejnej osoby. Okej, jesteśmy w kolejnej bazie. Baza sorta, z tego co widzę. Przynajmniej tak się nazywa grasz. Tepniesz kolegę. Jakiego? Czy by tutaj wezwał tylko po to, by mi kolegę tepnął? Mam nadzieję, że nie. Fanboy z Tymus, okej. Okay. Tymon, nie Tymus. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, abyście u mnie słyszeli na filmie jakąś wiertarkę czy tam szlifierkę w tle, to się nie przejmujcie, bo no jakby nie mam co zrobić. No po prostu sąsiad nie szanuje tego, że nagrywam filmy. Oprowadzaj. Ej, dobra, tu na przykład, popatrzcie widzowie, tu jest farma, ale farma, która jest naprawdę fajnie zrobiona, bo popatrzcie, oni tutaj sobie zrobili płotki, które sprawiają, że ta woda wygląda o wiele bardziej ciekawie, aniżeli po prostu. Jest tutaj dużo detali, są te chociażby tutaj te zakrzywienia, są lampy fajnie rozstawione, są płotki całkiem fajne, nie takie standardowe, tylko takie, no, ciekawsze, że można zawsze sobie przejść. O, to jest w ogóle tak 1-1, okej. Okay. Czyli tutaj ewidentnie ktoś miał pomysł na bazę. Znaczy, nie mówię, że gotowy jakiś, tylko po prostu, że robili to wszystko z pomysłem. Mała farma, okej, okay, takie coś się szanuje. Trzcina, która sobie rośnie w ogóle, a no tak właśnie jak myślałem. Gdzieś woda musiała być, ale jest dobrze ukryta, fajnie to wygląda. Tak samo tutaj te rzeczy, dobra. Magazyn, dobra, zobaczmy magazyn. Takie w ogóle mają lobby, ciekawe. Podoba mi się tutaj wysuć z tą zielenią. Magazyn jest bardzo przytulny, popatrzcie. Oni naprawdę mają jeszcze taki pattern na suficie, że mają trapdoor, pusto, lampka, trapdoor, pusto, lampka. Te boki, tutaj też mi się bardzo podoba. Tutaj taki, wiecie, kącik, rzeczy, które się nie zmieściły indziej. Tutaj jeszcze można by było dać pod to na przykład barylsy czy coś. Ma to naprawdę dużo pomysłów tutaj mi wpada. Okej, okay, tutaj widzę, że jest kogoś pokój, mają takie zasłony. To jest fajne, ale ja bym na przykład... Aha, nie, bo to nie da się tak zasłonę od zasłony. Tutaj jest mój pokój, okej. Okay. No, pokój bardzo ładny. Dziurawa podłoga, która dodaje klimatu. Fajne ściany naprawdę. Tutaj w ogóle, nie, tutaj widać cave'a jakiegoś. Okej. Okay. Łóżko dwukolorowe, tutaj wiadomo, loom. Czekajcie, bo ja sobie tutaj zepsułem itemy. O, jakieś barelsy, drzewko. Naprawdę fajnie tu jest. Nawet książka dla ozdoby. Tutaj pokój, który jest prawdopodobnie nieskończony, więc dobra. Jego nie bierzemy pod uwagę, bo widzimy, że oni tutaj wszystko robią szczegółowo. O, jakie fajne zejście. Zobaczcie te ściany, te schody. Wszystko jest tutaj naprawdę wow. Nieźle tutaj to wygląda. Korytarz do pokoju. Okej. Okay. Nie no, ja wam powiem, że naprawdę
naprawdę bardzo mi się podoba ta baza. Nie jest duża, dużo czy w niej brakuje, ale widzę, że oni mają na to pomysł, że ta baza naprawdę będzie fajnie wyglądać. Okej, okay. Moja ocena 4 na 5, czyli 2 bloki nederytu. Dobra, trzymaj 2 bloki nederytu i my możemy lecieć do kolejnych widzów, oceniać ich bazę. Dobra, jesteśmy teraz u Bartuś Gaming. Co widzę? Dobrze się depnąłem, dobrze się depnąłem. Oprowadzaj. Dobra, widzę, że to jest jakiś cave. Generalnie, oj, co to za schody? Przepraszam bardzo. Co to za nierówna woda? Co to ma znaczyć? Na razie mi się średnio podoba ten wstęp do tej bazy. Jest bardzo chaotycznie. O nie, dlaczego tu jest tak mały sufit? Dobra, tutaj jest to po prostu zrobione na odwalsie. Co jest dalej? Dalej tutaj jakiś enchant, tutaj jakieś... O, lawę widać. Ej, całkiem fajnie. Ej, ten kącik ma coś w sobie, nie? Ma pewnego rodzaju urok. Zobaczmy, aha, to jest do wyjścia. Wejdźmy wyżej, co jest wyżej? Tutaj jest magazyn, a... No tak to wygląda, no. Słuchaj, no, co ja ci mogę powiedzieć? To tyle? Jak to tyle, to niestety... A nie, zaraz, bo tutaj jest coś jeszcze. Aha, są wiśniacy. Kurczę, jak ja nie lubię tej podłogi. To ona jest taka brzydka. Okej, dobra. Nie, słuchajcie, to jest pierwsza baza dzisiaj, która dostanie ocenę 1 na 10. Bo totalnie, no... Nawet, słuchajcie, ona jest nawet niebezpieczna, bo tutaj mogą moby w każdym momencie przyjść. Moja ocena 1 na 5, czyli w sumie to 2 na 10, jakby tak iść. No wyjdź. To twoja nagroda pocieszenia. Przyda ci się do budowania, czy coś. Nie wiem, ona nic nie odpisuje. Czy to jest on? Poczekaj, okej? Okay. Dobra, on mi chce coś jeszcze pokazać. Czy on mnie teraz zaskoczy? Na pewno mnie nie zaskoczy. Co tam jest? Czy to jest spawner jakiś? Nie. Okej. Okay. Co to? Aha, spawner. Ej, czyli zgadłem. Okej, okay, ale to nie podwyższa oceny. Oceniam ładność, więc ten. Powodzenia. Dobra, więc jesteśmy w kolejnej bazie. W bazie Nolka. Przynajmniej na jego wezwanie przyszedłem tutaj. No i teraz oprowadzaj. Widzę, że jesteś całkiem ciekawy. To znaczy już sama podłoga daje po sobie poznać, że jest tutaj coś oryginalnego. Cały wystrój jest taki ciemny. Jak naj... O! No dobra. Ciekawy pokój. Tutaj w ogóle ma dwie pary drzwi. Ojoj! Wczoraj na Creative do tego. A, bo tutaj mają bazal. Ej, co jest? Kurczę. Musiałem się tepnąć do niego, bo przez portal mnie wytepało. Tu jest pokój kolegi. Okej, no to całkiem spoko pokój ma ten kolega. Ten portal rozwalę, bo w niego wchodzę. Co dalej? Dalej tutaj farma kurczaków obsydianie. Czy one wam próbowały się wykopywać z tej farmy, czy o co chodzi? Dobra, tu... O, proszę bardzo. Widzicie, jak świnki mają ładnie? To nie jest tylko to, aby wykorzystywać zwierzę. Trzeba z nim żyć jak z rodziną. Dawać mu dobre warunki i nawet trochę miłości. Tutaj te róże ewidentnie dały trochę miłości tym owcom. Dobra, idziemy dalej. Co jest dalej? Tutaj jest krówkarnia. Okej, okay, krów tak samo, tylko one mają, nie mają skrzynek, no bo w sumie to chyba nie fajnie by było. Tu jest jakiś trzeci pokój, w którym jeszcze nic nie ma. Tu były żółwie, okej, czyli żółwie już nie ma, ale w sumie faktycznie myślałem, że na żółwie to zrobili. Ale nam bazę niedawno zbriefowali, okej. Okay. To co to? To jest tu farma jedzenia. Ej, całkiem ciekawy, oni mają motyw z tym, że po prostu używają tych stained glassów, nie? Fioletowych. Dobra, co dalej? Tutaj drzwi, które mnie bardzo intrygowały, one są w ogóle w idealnym kolorze tego wszystkiego. Tu były świnki, okej, okay, czyli oni żadnych zwierząt poza kurczakami nie trzymali gdzieś w klatkach, tylko normalnie w pokoikach z naturą, na łonie natury. No git, git. Tutaj villagery. Wow, w ogóle i co jest tutaj? Ej, ja bym tutaj na ich miejscu zrobił szklaną podłogę, żeby można było ich widzieć. To by było ciekawe. Pokój zamknięty. Ej, mnie to zastanawia, co to jest w pokoju zamkniętym. Okej, okay, pokój zamknięty, czyli pokój zgrifowany na to wychodzi. Brodawki. Czy oni mu ukrali też brodawki? No ta, nie ma nic. Potki. Okej, okay, tutaj potki, ale też jakieś zgrifowane z tego, co widzę, jakieś nawet tory były. God damn it, tutaj naprawdę się musiało dziać. No, tak jak napisał Nolek, ten pokój jest grifowany, czyli teraz mamy odpowiedź na wszystko. A tutaj jest po prostu pusto. Okej, okay, tu mamy pseudomob grinder. No dobra, to wszystko? Jeszcze coś. Ej, tam na dole faktycznie coś jeszcze jest. Aha, tutaj są drzewka, okej, okay, one są takie, no nie... tam, dobra. Okej, okay, to oceniam tą bazę 3 na 5. Trzymaj trójząb. A tymczasem lecimy do kolejnego widza. Okej, okay, kolejna baza. Kolejna baza, która wygląda na wstępie bardzo jakoś chaotycznie. Średnio mi się podoba. Jest mój i mojego kolegi pokój. Okej, okay, spoko. Jakby nie wiem, o co chodzi z tą podłogą. No, bo uznałem, że to dywan jest po prostu. Tu jest jakiś korytarz. Aha, okej, okay, czyli tu jest baza. Przez co tutaj jest jakieś takie dziwnie nieprzyjemne, mam wrażenie? Jest tak ciemno momentami. Ta podłoga czasem dziwnie się zachowuje. To jest jakaś klapa. Weź gdzieś niżej. Skrzynka syfy z kopalni. Okej, okay, tu jest zjazd do kopalni. Ciekawie. A tutaj mamy farmę za szkłem. To już lepiej wygląda. O, pokój Nataniksa, Leniego i Szymanyksona. Okej. Okay. Ej, oni mają w sumie lepszy pokój. Oni mają o wiele lepszy pokój niż wy, bo tutaj jakoś to przynajmniej wygląda. Idąc dalej, okej, okay, tutaj w ogóle mamy... Tutaj jest jakaś cała gildia.
gildia i zasady tej gildii. No dobra. Ogarnianie chociaż 75% Minecrafta. Skąd ja mam wiedzieć, jaki mam procent? A co jak mam 74? Dobra, i co się tutaj... Aha, okej, dobra. Tu mamy tą farmę, która była za oknem. To jest nawet całkiem spoko. Choć, aha, tam niżej, na dół. I tutaj co jest? A, tu jest magazyn jakiś. No, całkiem ciekawie. Tutaj też jest na pewno przejście. O, zgadłem. Enchant. A gdzie jest ten enchant? Tam na dole? Czy on tutaj był i się zmył? A, tu są w ogóle villagerzy od razu. Ej, wszyscy na tym serwerze mają farmę villagerów. Przynajmniej wszyscy, u których się jej byłem praktycznie. Dobra, ale teraz tak. Idziemy dalej, zwiedzamy tą bazę. To jest w ogóle cała baza gildii. I ja oceniam całą bazę, chociaż no... Dobra, wiesz co? Moja ocena. 2 na 5. 2 bloki diaksów. Pozdro. Kolejna osoba, Dinik666. Tylko, że tak. Jego baza jest chyba tutaj w ogóle. Okej, ciekawie się zaczyna. Oprowadzaj. Tutaj, nie wiem, tu jest jakiś taki pokój chyba wejściowy czy coś. I tu mamy mały przedpokój, naprawdę klaustrofobiczny, ale jakby przynajmniej jest sufit wysoki. To jest jedyna rzecz, która tutaj ratuje jakąś sytuacji. Taki przedpokój, okej. I co jest tu niżej? Okej. No znowu jest wysoko. Tutaj piwnica. No taka dziwna ta piwnica. Czy tutaj coś jest w ogóle? Wszystko jest jakieś porozwalane. To jest w ogóle nieczytelne. Nie wiem, gdzie ja jestem. Magazyn. Okej, a tu... Ej, nie mówię. Ej, coś jest tak z tą bazą. Przecież ona... Co jest? Tu robię mechanizm. Okej, ale... Dobra, wpłynąłem gdzieś do góry. I teraz się rozejrzę i... To jest ta baza? To jest ta baza? A tutaj, uwaga, dobra, bo tym razem się pytałem, kto ma naprawdę fajną bazę. I ta osoba się zgłosiła. Ale nie wygląda to na fajną bazę w sumie. Wygląda to na bazę, w której bardzo nie chciałbym mieszkać. Ta farma tutaj... Pusto, bo wszystko wydałem. Wydałem? Na co wydałeś, hazardisto? Może inaczej, no bo jakby, wiesz co, pytałem o fajne bazy, ale to 1 na 5. Masz drewno na pocieszenie. Przyda ci się. Dobra, kolejna baza. Kolejna baza, która tym razem wygląda nawet ciekawie. I zaraz, chłopaki, to znowu wy. Okej, czyli to jest chyba ta druga baza, o której pisali. Dobra, jak mają dwie... Ej, co jest? Ej, co? Popatrz, jaka wielka farma melonów. Oni to sprzedają na emeraldy, więc mam wrażenie, że oni naprawdę wiedzą, jak robić biznes na Minecrafcie. I tutaj są villagerzy, ile ich jest, co? Czemu oni mają dwie bazy w ogóle i to jedną taką wykruszoną, a i tak do innej uciekają? Co się dzieje? Ej, dobra, przelećmy ją sobie, obejrzyjmy. Dobra, tu jest enchanting, tam jest miejsce z połuszonkami. Tutaj są villagerzy, którzy, no tak se tutaj żyją w sumie godnie. No dobra, czyli to jest baza nastawiona tylko i wyłącznie na melony? Say what? No ale dobra, no trzeba przyznać, że ogólnie to robi wrażenie. 5 na 5. 3 na 5. Dlatego 3 na 5. Skam. Krecik. Bo bana dostaniesz. Dobra, kolejna baza. Kolejna baza, kolejne wyzwanie. Ej, co jest w ogóle? Dobra. Zacznijmy od pierwszego piętra. Rozejrzyjmy się. Ej, ciekawie to wygląda, bo tutaj są jakby dwa piętra. Okej. Okay. Zwierzątka. No spoko. Tu jest jakieś takie lobby. Ej, co tu jest napisane? Nie ustalamy ważnych decyzji bez całej gildii. Nie niszczymy bez właściciela lub zastępcy. Dobra. Czyli mają tutaj taki stół. Jakieś obrady pewnie robią. Tutaj mają farmę, no całkiem spoko taka farma, wiadomo jest oddzielona, więc fajnie to wygląda, na pewno lepiej niż by mogło wyglądać po prostu bez tego. Kurczaki, zamknięte w klatce, takiej malutkiej naprawdę klatce. A to jest w ogóle, okej, trochę ryje głowę. Przepalarnia, no pomimo tego, że nie jest najładniejsza, to ma swój klimat, tam tutaj jakiś kształt zachowany jest, więc no mogło być gorzej. Teraz gdzie on mnie prowadzi? Tutaj są chyba jakieś pokoje, tak? Pokój A, dobra, tutaj znaczy się nazywa A, po prostu A2OZ. Nie, A02Z. No, tu będą pokoje. Okej, okay, to spoczko. Teraz pytanko. A, zaraz, gdzie on wchodzi? Okej, okay, idę za nim. Ej, co jest? Jest inny pokój ukryty tak naprawdę. Dobra, to wszystko ma sens. Tajna baza taka. Okej, okay, tajne bazę, może bardziej. Powinienem przejść tak, jak on powiedział. Dobra, schodzimy na dół i słuchajcie, no, to jest chyba cała baza? No i tyle. No dobra, ta baza, słuchajcie, jakby to, no, no nie jest jakoś zła specjalnie, ale jest taka pustawa. No nie wiem, 2 na 5 ocena. 2 bloki diaksów. Dobra, więc trzymaj 2 bloki diaksów i lecimy dalej. Jesteśmy w kolejnej bazie gościa, który ma bardzo dziwnego skina. Co jest z jego oczami? Pierwszy raz coś takiego widzę chyba. Ale jazda. Ej, tu jest w ogóle, co jest? Dla króla Darknessa.
Złote jabłko, ale to ja tutaj daję ty. Ja tutaj daję itemy teraz, a nie wy mi. Ja nie potrzebuję, ja sobie mogę z Game Moda równie dobrze wziąć, jakbym chciał. Dobra, więc trzeba się rozejrzeć. Tu jest magazyn, okej. Okay. Co dalej? I stojak. To trzeba podkreślić, bo nie widać, że to jest stojak. Dobra, idziemy na dół. Co jest z gościem? Nie wiem o sobie. Dobra, idziemy na dół, gdzie jest farma. No, farma nie jest zła. Jest taka nawet okej. Okay. Tutaj są takie całkiem ciekawie zrobione podjaśnienia. Dałoby się lepiej, wiadomo, ale nie każdy potrzebuje. I nie mówcie, że to tyle. To tyle? Jeden pokój i farma? 1 na 5. Trzymaj nagrodę pocieszenia. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi bazami. Dobra, ostatnia osoba, bo już naprawdę nie mam sił. Oprowadzaj! Zaraz strzelę w ciebie tym trójzębem. Dobra, co się dzieje? Pierwszy pokój. Brzydki. Co jest moja ocena? Brzydki. Magazyn, to jest wasz magazyn? 3 skrzynki, czego 2 wypełnione po brzegi koblem i to jest wasz magazyn? Ze śmieciami, tam są same śmieci. Dobra, tu jest przynajmniej ciekawy barek. Tu jest co? Tu jest czegoś pokój chyba. Tutaj mój pokój, okej, czyli to jest pokój lemura. Dalej, tu jest enchant, nawet niedokończony. Gdzie wy mi każecie przychodzić? Dlaczego mi to robicie, widzowie? Przecież to, tu enchant, widzę! O nie! Tak krzywo wklejony portal! Taki krzywy? Ja nie daję rady! Farma trzciny! Czemu nie ma światła? Co jest? Prosty masz zwidy! Ty miałeś zwidy, gdy pisałeś, że masz fajną bazę! Goddammit! Idziemy dalej! Pamiętajcie, nawet za 1 punkt nagroda pocieszenia wlatuje, a im tej drewna też się przyda, bo mają naprawdę tutaj zbyt stone'owo. Okej, okay. Pusty pokój. Znaczy, taka duża przestrzeń, ale wszystko zagospodarowane w klatce 3x3. O nie! Nie, to się nie dzieje! Pokój Patryka! Okej, okay, też jest pusty. To jest w ogóle mój pokój. Macie, chłopaki, ocenę 1 na 5. Macie nagrodę pocieszenia. Ja nie mam już sił. Wychodzę z tego serwera. A wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie. To tyle. Cześć!